Bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnej konferencji prasowej, tym razem w sprawie cen paliw nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim tutaj w Koszalinie, bo nie tylko ja, ale myślę, że wielu mieszkańców, kierowców Koszalina i regionu ma takie przekonanie, że ceny tutaj są znacząco wyższe niż w innych miejscach Polski. Ja siłą rzeczy od czasu do czasu podróżuję, jeżdżę samochodem do Warszawy i porównuję ceny paliw na trasie między Koszalinem a Warszawą. I muszę przyznać, że tylko w jednej sieci, w sieci Orlen, spotykam różnice w cenie nawet sięgającej 30 groszy na litrze. Co łatwo zauważyć, że przy tankowaniu to jednego zbiornika to jest czasami kilkanaście, kilkadziesiąt złotych przy tylko i wyłącznie jednym tankowaniu. Zwróciłem się w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 10 czerwca odpowiednie pismo skierowałem do tegoż prezesa. Z przykrością muszę stwierdzić, że pan prezes, mimo że podałem bardzo konkretne przykłady stacji, na których ta różnica w cenie się znajduje, uznał, że muszę jemu wskazać jeszcze dodatkowe praktyki monopolistyczne prowadzone przez sieć, bo inaczej działanie w tej sprawie nie podejmie. Ja to pismo Państwu też za chwilę i prośbę i odpowiedź przekażę. Ja oczywiście złożę odpowiednią skargę do premiera, bo to premier Morawiecki powołał tego konkretnego prezesa, skargę na działanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, bo nie ma żadnych podstaw do tego, żeby ceny paliw w Polsce były tak wysokie, a w Koszalinie szczególnie wysokie, bo różnica, tak jak powiedziałem, między choćby stacją w Rzeczenicy, 100 km od Koszalina, a tutaj w Koszalinie 30 groszy na litrze. Nie ma uzasadnienia i chciałbym znaleźć odpowiedź, dlaczego tak tutaj się dzieje. Ale to jest pierwszy problem związany z ceną paliw w ogóle w Polsce. Przed przyjazdem tutaj sprawdzałem ceny ropy naftowej na giełdach światowych. Ropa naftowa dzisiaj to jest w granicach 72 dolarów za baryłkę, w zależności od giełd, od miejsca na świecie. Ona ma jednym z głównych, i ona jest jednym z głównych czynników cenotwórczych paliw w Polsce. W rekordowym momencie ta cena ropy na świecie wynosiła około 120 dolarów za baryłkę. Był to okres rządów Platformy Obywatelskiej. Wtedy rzeczywiście ceny na stacjach paliw były podobne, ale wtedy ta ropa była prawie dwukrotnie droższa niż tutaj. Dzisiaj ona jest znacząco niższa, a cena jest tak samo wysoka, co oznacza, że wpływ na cenę mają jeszcze inne czynniki. Czynniki wymienię, bo one są absolutnie istotne. Podatki. Są cztery podatki nakładane na paliwa w Polsce. Dwa podatki, dwa parapodatki. Podatek VAT i podatek akcyzowy. Podatek akcyzowy i podatek VAT, mimo że jest utrzymywany na tej samej proporcjonalnie czy procentowo wysokości, to proporcjonalnie on jest znacząco wyższy, jeżeli cena paliw w hurcie sprzedawana przez Orlen, który jest monopolistą w Polsce, jest wyższe. Dodatkowo wprowadzono jeszcze opłatę tak zwaną drogową. Ona wpływa, pobierana jest i jest przeznaczana na utrzymanie dróg w Polsce. I dwa lata, czy trzy lata, nie, w 2018 roku dokładnie, wprowadzono opłatę emisyjną. To jest opłata, która jest doliczana do paliwa, która ma przyczynić się do tego, żeby w Polsce coraz więcej samochodów z napędem elektrycznym było użytkowanych i żeby one coraz częściej były kupowane przez
Polaków. Ta opłata emisyjna w roku 2020 z tej opłaty pobrano blisko 1 mld zł od Polaków. Tyle dodatkowo Polacy zapłacili za paliwo. Ona trafia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2000 na specjalny subfundusz niskoemisyjnego transportu. W 2020 roku z tego subfunduszu niskoemisyjnego transportu nie wydano ani jednej złotówki. Nie wydano ani jednej złotówki. Nie wydano ani jednej złotówki na niskoemisyjny transport. Wydano pieniądze na utrzymanie urzędników w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Blisko 1 000 000 zł na ten cel zostało przeznaczone. To tylko pokazuje, że polityka rządu, który dzisiaj w Polsce rządzi, sprowadza się do drenowania kieszeni Polaków, do tego, że wyciągane są pieniądze, do tego, że paliwa są bardzo drogie, a Polacy tylko i wyłącznie dlatego, że nie mają możliwości konkurencji. To też w przypadku Koszalina sprawdzałem. Większość stacji paliw, nawet jeżeli są szyldowane innym szyldem, paliwa kupują tego samego hurtownika, jest to Orlen. Więc one rzeczywiście, mimo tego, że mają inny szyld, są z innej sieci, to na końcu są skazane na jednego wielkiego monopolistę zwanego Orlenem, i on poprzez zawyżanie ceny paliw, najpierw rząd poprzez odpowiednią, a właściwie w tym przypadku złą politykę podatkową, dodatkowe opłaty, a potem przez złe zarządzanie w Orlenie, mamy oto taką sytuację, że Polacy za paliwa płacą znacząco więcej niż musieliby, gdyby była prowadzona inna polityka. W przypadku Koszalina, tak jak powiedziałem, złożę skargę na działanie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, bo nie jest dopuszczalne to, że odmawia podejmowania działań związanych z praktyką monopolistyczną. Orlen, który nie tylko do własnej stacji, ale również zaopatruje w cenie hurtowej inne stacje, nie może tego typu praktyk wprowadzić. Ja oczywiście, mówiąc o złym zarządzaniu, mógłbym Państwu wskazać te praktyki, które w Orlenie są częste, bo PiS pod hasłem budowy czempiona narodowego, multienergetycznego koncernu de facto zwiększa dochody do budżetu państwa, bo proszę zauważyć, co się takiego stało. Orlen zakupił energię. Poza tym, że jest to kolejny przykład nepotyzmu, o którym warto powiedzieć, brat pani poseł, pani minister Golińskiej jest prezesem energii, a tutaj nastąpiła swoista wymiana. Brat pana Obajtka jest dyrektorem regionalnym Lasów Państwowych w Gdańsku, a Lasy Państwowe przez długo nadzorowała pani minister Golińska. Widać, tak sobie jakoś się wymienili rodzinnym wsparciem. Kupuje Lotos, czyli tak naprawdę jeszcze bardziej monopolizuje rynek paliwowy w Polsce. Chce kupić PGNiG-ę. Za każdym razem te zakupy spółki Skarbu Państwa są prowadzone od Skarbu Państwa. Te pieniądze, które Orlen wyda na zakup, trafiają do budżetu państwa. De facto jest to kolejny parapodatek. De facto jest to kolejna opłata, kolejny podatek, o którym obciążeni są Polacy i płacą ją w cenie paliw. W moim przekonaniu monopolista hurtownik zawyża ceny paliw dla wszystkich pozostałych sprzedawców detalicznych tutaj na terenie miasta. Kiedyś odpytywałem prezesa MZK parę lat temu, dlaczego on nie może obniżyć ceny paliw. On mówi, że on po prostu
mimo że i tak kupuje dużo, bo ma dwie stacje paliwa na własne potrzeby, kupuje dużo, on ma narzut na poziomie 1-2 groszy, więc ten narzut na stacjach paliw jest naprawdę wyjątkowo niski, a kupuje cenę paliwa w cenach hurtowych i on nie jest w stanie obniżyć ceny tego paliwa. Więc hurtownik Orlen zdecydował, że z jakichś powodów tutaj jest drożej. Z jakich powodów nie wiem. Mam nadzieję, że po interwencji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta dokona analizy i sprawdzi, dlaczego hurtownik tak wysokie ceny tutaj narzuca. Nowa stacja na Przemysłowej jest tanie o ile? Być może kupuje u innego hurtownika. To jest być może jedyna, bo nie ma innej odpowiedzi. Znaczy wszyscy ci kupujący u hurtownika, który się nazywa Orlen, płacą wyżej i to jest ta cena na końcu.